Spotykamy się zgodnie z obietnicą, jaką daliśmy na otwarciu naszego sklepu, na pikniku wiosennym, zorganizowanym specjalnie dla Was. Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji, między innymi całe tutaj miasteczko Biwi, pokazane wiele namiotów. Wykorzystaliśmy ogród, który mieści się z tyłu naszego sklepu do tego, żeby w zasadzie w terenie na żywo każdy z Was mógł przyjść, zobaczyć, jak ten sprzęt również można wykorzystać w ten sam sposób nad wodą. Tutaj cała gama namiotów, począwszy od Roda Hutchinsona, po namioty Chubba w bardzo dobrej cenie, namiot GRC dla dwóch osób, w zasadzie dla trzech osób, tutaj jeden z większych namiotów na rynku, także propozycje bardzo fajne od Foxa, cała gama namiotów od Mikado i wiele, wiele innych, typu parasole, brolki i tak dalej. Oprócz tego dla ludzi, którzy uwielbiają wywózki, dwie bardzo ciekawe propozycje pontonów, między innymi najnowszy ponton Foxa, który jest nowością na ten rok, tutaj najwyższa półka, bardzo stabilny namiot z kilem do pływania na największych zaporówkach, jak i alternatywa, pontonik jednoosobowy marki Starbites do wywózek gdzieś na mniejszych wodach, czy po prostu bardzo wygodny do tego, żeby samodzielnie poruszać się i przenieść go na... Główną atrakcją, jeśli chodzi o namioty w dzisiejszym dniu, to Rod Hutchinson i największy namiot, czyli Cabrio Two Man Bivy. Tutaj pokazaliśmy Wam go, że tak powiem, w najbogatszej odsłonie, czyli sam namiot, dodatkowo przedłużony największą tutaj narzutą Euro, która wydłuża namiot o bardzo duży przecionek, w którym spokojnie można siedzieć dwie osoby, wkładając sobie fotele po obu stronach i stolik na środku, jak i dodatkowo specjalna wpinana sypialnia, zapobiegająca wchodzeniu, wlatywaniu jakichkolwiek insektom, innego typu robakom i gryzoniom. Najwyższa jakość, jeśli chodzi o namioty karpiowe, w pełnej okazałości. W tej chwili możemy zobaczyć wpinaną sypialnię od środka. Fajna rzecz, szczególnie jeśli jeździmy na zasiadki z dziećmi, czy z swoimi żonami, dziewczynami, które czasami boją się wszelkiego rodzaju robaków w gryzoniu. Tutaj jesteśmy zabezpieczeni w 100%. Oczywiście możemy równie dobrze wypiąć cały środek. W ten sposób zyskujemy tradycyjny namiot, w którym wpinamy osobno podłogę, osobno rozkładamy górę, na to dajemy narzutę. Komfort na zasiadkach to jedna z bardziej istotnych rzeczy. W ofercie Roda Hutchinsona występuje całosezonowe łóżko w formie sleeping systemu z wpinanym, przypinanym śpiworem. Jest to idealna opcja i na zimowe, niezwykle mroźne zasiadki, ponieważ mamy śpiwór, do którego wpinana jest jeszcze wewnętrzna warstwa chroniąca nawet nas przy bardzo ujemnych temperaturach. Na lato możemy totalnie wypiąć ten środek i mamy idealny sezon wiosenno-letnio-jesienny. Tutaj wszystko pakowane razem, więc zaoszczędzamy dużo miejsca, jeśli chodzi o transport, ponieważ śpiwór jest pakowany razem z łóżkiem. Dla osób, które spędzają bardzo dużo czasu na zasiadkach lub jeżdżą na zasiadki w dwie czy nawet trzy osoby, prezentujemy namiot GRC, który idealnie nada się do tego. Jest to niezwykle przestronny namiot, w którym możemy zmieścić dwa, nawet trzy łóżka, lub jeżdżąc w dwie osoby mamy mnóstwo miejsca na bagaże i innego rodzaju akcesoria, które na pewno zmieścimy w środku. W zestawie z namiotem oczywiście jest gruba plandekowana podłoga, jak i namiot. Dodatkowo możemy sobie dokupić narzutę, która o długość tego daszku, czyli o ponad pół metra, przedłuży cały namiot i da nam ogromny przedsionek na dodatkowe miejsce do przetrzymywania bagaży czy spędzania czasu w jakieś deszczowe dni. Dużą zaletą tego namiotu jest na pewno jego wysokość. Ja przy wzroście niemal 1,90 m mogę prawie swobodnie stać, co ułatwia komfort, szczególnie dla osób z problemami z kręgosłupem, czy którzy lubią komfort na zasiadkach. Dodatkowym atutem są także okna, które umieszczone są w zasadzie dookoła namiotu.
dzisiaj temperatura na dworze jest naprawdę ciepła. Gdy otworzyliśmy te wszystkie okna, to nawet w upalne dni można się tutaj fajnie, bezpiecznie schronić i nie odczuwamy tego upału. Gościem specjalnym podczas pikniku organizowanego przez naszą firmę Daxon jest Nigel Harris, czyli założyciel marki Rigmarole, producenta wszelkiego rodzaju akcesoriów, począwszy od drobnych tego typu jak krętliki, po ich kluczowe produkty, czyli myślę wszystkim dobrze znany fluorokarbon, który zachowuje się nieco inaczej niż wszystkie, mianowicie po zgnieceniu go można go idealnie naprostować, co zapewne Nigel pokaże Wam za chwilę w filmiku, jak i inne materiały przyponowe, a także pozostałe drobne akcesoria. Nigel, could you show us a few rigs? Yes, certainly. Firstly, thank you for having me. I'm going to start with the Hydrink. Okay. Zacznę z pokazaniem materiału przyponowego, który nazywa się Hydrolink. It's a very unique hook link material. Jest to bardzo unikalna, niezwykle unikalny materiał przyponowy. It has a Dyneema braid outer with fluorocarbon inside. The whole idea of this is for the stiffness for combi rigs and with fluorocarbon inside. The whole idea of this is for the stiffness for combi rigs and the outer braid material can be stripped back like you would if you're using a piece of lead core to expose the fluorocarbon inner. Jak Nigel przedstawił, jest to materiał, który składa się jak gdyby z dwóch części. Wewnątrz jest fluorokarbon, który jest opleciony plecionką Dyneema. Jest to tyle fajnie, że jest to tyle fajny materiał do tworzenia szczególnie kombi ringów poprzez usuwanie rdzenia, tu w tym przypadku z fluorokarbonu, na tej samej zasadzie jak robimy to na co dzień z LED core'em. It has a multitude of uses. One of the rigs I'm going to show you today, it's a very, very simple combi rig. What we're going to do, as you can see, when we strip the braid back and expose the fluorocarbon, I'm going to trim a section out. Now, it doesn't matter initially if it's not the right length. Jest to materiał, który ma bardzo szerokie zastosowanie. Nigel pokaże Wam właśnie jeden z bardzo prostych przeponów kombi. Jedna z pierwszych rzeczy, które robimy, jest zsunięcie otuliny z fluorokarbonu i następnie usunięcie jego części. Okay. Once we cut the fluorocarbon, we pull the braid back down. Gdy usuniemy fluorokarbon, który jest rdzeniem w środku, następnie ściągamy tą plecionkę i dzięki temu uzyskujemy miękką dalszą część. Which leaves a very, very supple section, which we can now either use to tie hair, or we can use the material for a D-rig for argument's sake. I dzięki temu na tym właśnie miękkim materiale możemy zawiązać sobie pętelkę na której będzie mieścił się tutaj włos i w którym będziemy umieszczać kulkę. Okay. What I'm going to show you now is I'm going to show you how to tie a simple combi rig by threading the material through the eye. Teraz właśnie pokażę nam, jak w prosty sposób zawiązać ten przypon kombi. Po prostu przewlekamy, jak w tradycyjnym przyponie, tutaj tę plecionkę przez oczko haczyka. Now I'm laying the material down, so the stiffness finishes level with the point of the hook. Układamy w ten sposób tą plecionkę na grocie haczyka, żeby na łuku haczyka, żeby sięgała ta sztywna część jeszcze sięgała mniej więcej do poziomu, gdy zaczyna się ostrze haka na dole. Okay, now I'm gonna whip the material around. Następnie oplatamy tradycyjnie węzłem bez węzła. So, and then the material, what I recommend is on the end, remove a section of the fluorocarbon. I tutaj czynność, którą on poleca, żeby przed przełożeniem z powrotem, przed zapleceniem tego przyponu, usunąć kawałeczek tego fluorokarbonu. Ułatwi to przełożenie po prostu tutaj przez oczko haczyka tej plecionki i zaciągnięcie węzła. It makes it much easier for threading. As you can see. Now we've got to this stage. Obviously, this can be used
like I say, for your hair, you have the supplement material for your hair. We can use it also for a D material, so we can bring the material back over through the eye again, and I'll show you the finished rig in a minute. But what I will show you first. I tutaj ta część, która jest tutaj włosem, i z której on będzie robił tutaj pętelkę D, jest o tyle łatwa, ponieważ jest tutaj miękka do zawiązania. Is how to apply a very simple hinge on the material. All we're doing is about 1 inch below the eye of the hook. I teraz bardzo tutaj ciekawa czynność z tym materiałem do uzyskania przegubu. Polega to na ściągnięciu, tak jak tutaj Nigel pokazuje, na zgnieceniu w pierwszej kolejności tego materiału. If the material is knit, kiedy ten materiał jest tutaj już przygotowany, zgnieciony, then you use your fingers, your nails, just to slide the braid down. Używając palców ściągamy tą otulinę z tego fluorokarbonu. Now, it's very simple. We just cut the ends. I'll try and do this so you can see it, of the fluorocarbon, like so. Następnie w bardzo łatwy sposób tą część fluorokarbonu, którą wysunęliśmy z środka, ucinamy. Pull the braid back up. Następnie naciągamy z powrotem, cofamy tą chowamy tą plecionkę i rdzeń do środka. We have a very, very, very simple application. Dzięki temu uzyskujemy tutaj bardzo prosty sposób przegub bez konieczności łączenia dwóch materiałów. And obviously as well, the presentation is always going to be much better when casting, because the fluorocarbon generally kicks the hook away from the lead. I również ten przypon jest świetny do dalekich rzutów, ponieważ dzięki temu sztywnej części oddala on w trakcie rzutów całą kulkę i haczyk od lidera, od ciężarka. Nigdy nam się to nie zaplącze w trakcie rzutów. Okay, these are the free fall leg clips. Been out a few years. I designed these probably 8 years ago. These were designed for the ejection system of leg clips. And the lid itself. Produkt, który tutaj Nigel przedstawia, jest to klips, który jedyny taki w zasadzie na rynku, który uwalnia się podczas tutaj w trakcie holu czy zahaczeniu jakieś dzielsko. Został wymyślony przez Nigela 8 lat właśnie do tego, żeby bezpiecznie łowić w ciężkich warunkach wśród zaczepów. We've proved over the years that these have been a great advantage in areas where the snags, where there's tree stumps, for argument's sake, and you need to eject the lead and the clip itself to enhance your catch rate. Already we've got a following around several places in Europe where they legislate only this lead clip because of the fish safety aspect as well. It means that fish aren't getting tethered as much. It's a much safer system, and I'm now going to show you how it works. Tak jak właśnie Nigel powiedział, tutaj dużą zaletą tego jest, że uwalnia się nie tylko ciężarek, który gdzieś tam zdarzyło się, że nie zlatuje, lecz cały klips. Mam ciekawostką, że nawet w 7 miejscach w Europie tutaj jak gdyby była takie rozporządzenie, że można używać tylko i wyłącznie tego typu klipsów w tych wodach, ponieważ są one w 100% bezpieczne, najbezpieczniejsze w zasadzie w tym momencie na rynku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dla ryb w trakcie łowienia. Okay. Chcieliśmy serdecznie podziękować Nigelowi za wizytę w naszym sklepie podczas pikniku, w trakcie którego każdy z Was mógł przyjść. Nigel prezentował te same i jeszcze wiele innych przyponów i możliwości wykorzystania materiałów z jego firmy. Pełna oferta tych produktów jest dostępna cały czas w naszym sklepie. W najbliższym czasie również będą one dostępne w innych najlepszych sklepach karpiowych i wędkarskich w Polsce. Również do każdego zamówienia z Gironu będziemy dorzucać tutaj katalogi, które właśnie pokazuje Nigel. Będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą, która jest naprawdę bogata, posiada wiele unikalnych, innowacyjnych tutaj produktów, rozwiązań, myślę, że wartych uwagi wielu z Was. Thank you very much again, no problem. Nigel. Thank you very much.
Jedną z perełek w ofercie naszego sklepu jest pełna gama wędzisk marki Century. Posiadamy tutaj wszystkie modele z oferty dostępne od ręki. Każdy może przyjść, spróbować wziąć do ręki ten kij, pomachać nim, wygiąć i dobrać coś dla siebie od wędzisk do wywózki 10-stopowych, po wędziska standardowe 12-stopowe, no i oczywiście kończywszy na najwyższych modelach wędzisk rzutowych. Jak widzicie, lekka zmiana, jeśli chodzi o mój strój, ponieważ Century to nie tylko oferta wędzisk, jak i również wysokiej jakości odzieży. Możecie zobaczyć nową serię t-shirtów, która wyszła również na 2015 rok. Do tego cała gama bluz, kurtek, czapek i wielu, wielu innych. Chciałem teraz opowiedzieć Wam kilka słów bardziej szczegółowych na temat nowych wędzisk. W moim ręku mam właśnie wędzisko Century C2D, czyli nowe oblicze wędziska C2, które było już znane wcześniej, najwyższy model w serii. W tej chwili dedykowany do jak najdalszych rzutów. Tutaj wcześniejszy uchwyt Alpsa został zastąpiony jeszcze lżejszym. Również mała zmiana, jeśli chodzi o przelotki. Wcześniejsze, prawie została przelotka Fujika, ale jednak w tym modelu wprowadzono przelotkę wykonaną z tytanu. Dzięki temu, co jest bardzo szczególne w trakcie dalekich rzutów, zyskujemy kilka gramów mniej, jeśli chodzi o wagę wędziska, co wpływa oczywiście na komfort oddawania jak najdalszych rzutów. Century Armalite MK3, tym razem w nieco innym wydaniu, mianowicie rękojeść została uzbrojona w najwyższej jakości korek. Wędka również jedna z pierwszych, które występowały w Century w trzecim obliczu. Wędzisko, które trzymam akurat, ma 12 stóp i 2,75 lb. Jest to wędka nadająca się świetnie do wywózki, ponieważ tutaj pełna paraboliczna akcja, którą będziecie mogli zobaczyć. Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o nowości na 2015 rok, w moim mniemaniu jest to wędzisko, które spodobało mi się najbardziej i które przykuwało tutaj największą uwagę odwiedzających nasz piknik. Parametry pozwalają również dla osób, które czasami lubią połowić na spławik. Wędka ta świetnie będzie nadawała się również do tej metody. Znajdujemy się teraz w naszym pokoiku przynęt, w którym staraliśmy się zebrać w jednym miejscu wszystkie przynęty, począwszy od pop-upów, kulek przynętowych, kulek zanętowych, jak i również wszystkiego rodzaju dodatki typu dipy, flavory, mączki i inne rzeczy potrzebne do produkcji kulek. Jak widzicie, pełna gama przynęt Roda Hutchinsona, których jesteśmy wyłącznym dystrybutorem, ale nie tylko. W swojej ofercie posiadamy wiele, wiele innych marek tutaj znanych na całym świecie i w Europie, które są świetne do łowienia karpi, m.in. Mainline, Jetfish. Od tego tygodnia wprowadziliśmy również pełną ofertę Sticky Bites, jak i również wiele, wiele innych marek, które stale są dostępne u nas od ręki. Pełnej gamy sprzętu, którą tu wystawiliśmy tutaj i w sklepie, i przy sklepowym ogródku, przygotowaliśmy dla Was grilla, na którym można było skosztować wiele, wiele bardzo smacznych dań. Do tego było również piwko, które można było wypić z kolegami. Myślę, że każdy z Was, który tutaj nas odwiedził, mile spędził czas. My także w swoim imieniu serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne imprezy.